Bartosz, właśnie spotkaliśmy Caruanę w windzie i ja się mega jaram. Czuję, że 100 oczek rankingowych do przodu, naprawdę. Nie wyciągnę tam kamery, bo jednak się za bardzo wstydzę, ale to są, proszę Państwa, mistrzowie. On jest chyba teraz jakiś top 5 może nawet, czy nie? A, on ma top 5 spokojnie, nie? Ale to dopiero początek. Ja czekam, żeby dotknąć Magnusa, podać mu dłoń. Ja też czekam, żeby dotknąć Magnusa, ale w inny sposób. Proszę Państwa, na tej sali, co się powiedzieć? Co się stało? Zobaczcie, to jest ta magiczna strefa, że ludzie grają. Tu wyżej jest balkon, gdzie są widzowie. Normalnie mogę wychylić się nawet. Dotknąłem pionka, którym będzie się ruszał Magnus Carlsen i polizałem wierki, którą będzie grał Jan Krzysztof Duda. On powiedział, że skoczek C3 pójdzie w pierwszym, ale pewnie kłamał. Wczoraj tak mówił. A4 myślisz? Kurczę, chyba tak. Powiedział, że 4 najlepszy ruch. Teraz idziemy do, proszę Państwa... Właśnie nie za bardzo. Czobawy, tak? A, to Czobawa. Aha, bo oni... Aha, bo tu jest klub. Ale tu kiedyś byłem. Proszę Państwa, teraz się dzieje niesamowita rzecz. Mamy możliwość zagrać z Magnusem Carlsenem. Tutaj Bartosz, przedstawiciel z Polski, zagra z nim. Please make him too weak to slow. Make him too weak to slow. Halloween Gambit? Oh. Yeah, let's go Halloween, let's go Halloween. Let's Halloween, tak. Halloween, okay. No, he won't let me play. He won't, okay. Defensive chess, passive line. Jakbyście nie widzieli, to jest coś takiego jak, dla nas to jest coś takiego jak zagrać z Ronaldo, z Messim, tylko to jest właśnie niesamowita sytuacja, w której możemy sobie zagrać. Okej. So far, so good. Even the music stuff, yeah? Well, I still didn't play it all, so... No, this is it. We should distract him, so... I should distract him, or he... Let's get what he said. You should shut up and think. That's your best friend. Okay. Maybe Magnus won't vodka. I have to win a couple of championships. Really want to exchange those bishops, huh? Okay. I just play random moves. These are good moves. He's been doing that for many years. Oh. It looks like one of our games, no? I was about to say it does, yeah. I have to say that I don't love my position here. Oh wow. Nie jest źle. Okej. Do you mind if I stand here? Do you mind if I stand here? Yes. Please don't. Sorry. He's Turkish. He's Turkish. I overrule it. Come on. Takes. Takes. Kurwa, nie wiem co chodzi. Play the move that advances you. Sure. Oh boy. Oh wow. Now it's getting out of hand. Muy complicado. Really, it's three. Wow, it's a good one. It's a good move, kurwa. That's less of a compliment than. Okay. How much rating do you have? Not very much. Not a lot more than you should have. Okay. Who wins Gambit? Fuck. It's not easy. It's a nice series. I like it, no exchange. This is actually like totally unclear, yeah? Okay. Bartosz chce powiedzieć tylko tyle. Bartosz go naprawdę zajebiście. Oh wow. It was Czech. He's an international master, but he bought it. Okay. Faster. Okay. Oh! Dobro. wskoczyło magiczne słowo faster. Przegrałem w tym momencie. Ale zajebiście grałem. Very cool. Thank you, that was tough. Thank you. That was tough. This is the biggest compliment. Dobrze, proszę Państwa, analiza pomeczowa. Niestety Magnus nie chciał zagrać już z Brodą, ani ze mną nawet, ale no nie dziwię się, no bo jutro ma mecz, ale przynajmniej się tutaj udało wyrwać rundkę. No nie no, no to jest tak jakbyś zagrał sobie w karne strzelał z Ronaldo, nie? Tak, i to jeszcze na bramce, wiesz, w dymiankach dolnych, wypisowie wielkim, rozumiesz? Słuchajcie, ciekawostka dnia. Ruch G6 w trzecim posunięciu jest prawdopodobnie. O, to już tak dobrze po angielsku. F6, no totalnie płynny kreci angielski. Czyli to już jest potwierdzone silnikowo. Tak, jest, silnikowo. Nawet więcej niż silnikowo, to już jest... To już jest ponad zrozumienie. Wrzucam to w silnik, to jest niemożliwością, kurde. Queen B3, check. I czy to było dobre? Nie, -3. Serio? Jak to? Nie, no nie rozumiałem nic, czego -3. Ale kiedy sobie zagrasz z Carlsenem? Nigdy sobie już nie zagrasz. A sam sobie nie zagrasz. Jutro zagramy. Zagramy jutro. Słuchajcie, tak szczerze, był taki pozytywny vibe, bo jak na początku podszedłem, po części znam to uczucie, że widzisz, że ktoś do ciebie idzie i nagle udajesz, że k***a go nie widzisz, nie? I tak na początku było ze mną. Powiedziałem, yo guys, pewnie się spodziewa, zdjęcie, partia. Ja mówię, znasz mnie? No i znał mnie. Bardzo fajne uczucie, kiedy mistrz świata kojarzy, kim jesteś. Pytaliśmy się Lewona Aroniana, czy z nami zagra, niestety nie. Aczkolwiek udało się z Magnusem Carlsenem. To jest naprawdę... Chcieliśmy jeszcze z kimś lepszym, ale już się nie dało. Więcej opcji nie ma. Powiedz, ile trzeba mieć, żeby zagrać w tym turnieju? Wiesz co, wymogi są 2550 elo, żeby się dostać od buta. Ale musisz być kurwą jebano, żeby mieć do 550. Albo kraju, albo musisz mieć dziką kartę. Albo trzeba mieć, proszę Państwa, 30 plus centymetrów fiutka. I proszę Państwa, zobaczcie, kto jest, kogo spotkałem. Yeah, of course. Yeah. One more time. Yes. Udało się, proszę Państwa. Yeah. What do you think about Poland, Warsaw, so far? Oh, it's very nice so far. Very nice. You visit main square or something? I just went to the old city, I think it was, the other night. But it's nice. It's, cool. I mean, weather is not so good, but overall quite nice. It's good. It's the first time for like few years that we have snow at the Christmas because global warming and the weather are. We have snow in April, for example. I have birthday in April, and last year I could. Make a snowball. Yeah. Yeah. Okay. No, nagrywa się? Witamy serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy na PGE Narodowym. Idziemy dalej obserwować FIDE World Blitz Chess Championship 2021. No i tutaj Olaczek z nami dzisiaj. Siemano. Pokażemy, jak jest to sala kibiców. Dzisiaj ogląda salę z góry. Tylko tam musimy być cicho. Dobra, oficjalna sala gry, tak to się wszystko prezentuje, bardzo dużo szachownic, każda podłączona do transmisji. I zobaczcie, tu są te niższe stoły, znaczy niższe, kurde i tak tutaj grasz, to jest, wiecie, wow, ale tutaj no to grają tacy naj. No i tutaj, moi drodzy, to zobaczcie, jak to wygląda wszystko. No tu możemy praktycznie co rundę zobaczyć Magnusa Carlsena, Jana Krzysztofa Dudę, Niepomniaszczi, czyli wszystkie takie osoby z śmietanki, prawda, szeroko pojętej. Ja w ogóle wyglądam, jakbym prosto ze szkoły przyszedł. Plecaczek, nie zdjąłem kurteczki. To co, szybka partyjka na pierwszej? Teraz będę posądzony za to, że transmisję popsułem, więc może lepiej nie dotykać tego. Siadłem teraz na pierwszą, kurde, marzenie. Tak? Nigdy, nie mów nigdy. No, wszystko przede mną. Ja z Magnusem już zagrałem. A no właśnie. Nie... Dobra, to momencik. Podpisujemy. Na szachownicy. Tak, na szachownicy. Arcymistrz Aleksandra Tarnowska. Tarno 17. Jest na studiu komentarza Piotr Grodowski, Zbigniew Lecheza. I co ciekawe, teraz oprócz tego, że lecą online, to jeszcze można się posłuchać tego, co mówię. A zobaczcie, ile mają osób słuchających. Jest, jak w kościele na tym. O, są bałwany tam dwa. Jak są mistrzostwo świata, nie możemy się zgubiać z drugiej strony. Tak sobie myślę. Co sobie myślisz, Piotrze? Myślę sobie, że chciałbyś zagrać w mistrzostwo. Tak wygląda studia. Że tam wejdę? Ja jeszcze tu z tymi drukowanymi się podpisuję tak chamsko, że tak zmieściłem w jednym kwadracie. Spoko, to nie jest problem. Pułapki szafowe? Ciekawe, nie znam. Znasz jakąś pułapkę, którą mnie zaskoczysz? Też ja znam. Tak? To dawaj, wyciągam szafę. Jak zobaczę te czterech pierwszych, to razem już nie gramy, nie? A zobaczymy, jak sobie poradzisz. Ja jestem zaskoczony. Nie wiem, tak mogę zagrać? Nie mogę, nie mogę. No i teraz stoję beznadziejnie. Taki był plan. Ale miałeś zamknięte oczy. Nawet nie widziałem, że dałem ci za darmo pionka. Witam, Zbigniew Lecheza. A, okej. Nie, Dawid Szef nauka. Musisz cofnąć od pana pole wieściowe, bo zaraz nie straci się przeciwnika. A, żartowałem, Matt. Podoba mi się, jak ja do was mówię, to jest takie skupienie, kurwa, każdy cicho, tak mega spoko, serio, podoba mi się. Dobra, proszę państwa, opuściłam tamto stanowisko. Dobra, idziemy na salę gry. Wow, to się naoglądałam ogólnie, nie? No to mam nadzieję, że podoba wam się, jak grają. Zamknięte. Zobaczcie, ile dobrych zawodników. O, tutaj jest na przykład, będziemy śledzić Kacka Piorula. Chyba coś nie poszło, albo zamyślony po partii. Po lewej od filara to jest Caruana. O, tu idzie taka Aleksandra, on też bardzo dobra zawodniczka. Słuchajcie, a co by było, gdyby mi ten aparat teraz wypadł? I spadł na głowę jakiegoś szachisty. Poszłabym siedzieć. Tu jest zbiegowisko. To może być w środku kółka. Siema. No dobra, słuchajcie. A nie, to jest na kamerce. Nie, to czekaj. Moi drodzy, Hikaru właśnie został wyłapany przez rzeszę polskich fanów. Ja bym tak nie mógł. Kończysz sobie partię, wjeżdżasz sodami i kurde, taka gmara osób, nie? Mega ciekawe, mega ciekawe. Ludzie w ogóle analizują, taki kosmos jest, słuchajcie. Jan Krzysztof Duda miał totalnie przegraną pozycję z Bartoszem Soczką pod koniec i wygrał bez wieży, w ogóle jakieś dymy, nie wiem, totalnie ogień w szopie, to pokażę wam tą pozycję może tu. Już jest bez wieży Jan Krzysztof Duda. Goniec H6 grozi. Mhm. Co to jest? Jak ma się bronić? Co tu się dzieje? Pada no. B4. Nie wierzę. Bez jaj. Kurczę, jestem zachwycony, że taki event, który odbywa się w Polsce, odbywa się w Polsce. No i jak, Kolaczek? Podoba ci się turniej? Kilka słów? Fajnie. Fajnie. Nie korzystać z windy w razie pożaru. I koniec kolejnego dnia, moi drodzy. Kolejny dzień zaczyna się jutro. Całe podsumowanie. Poznamy mistrzów świata, wicemistrzów świata, brązowych medalistów. Także lecimy, żegnamy się z wami i do potem. Ostatnia partia mistrzostw Duda Artiemiew o medal, moi drodzy. Ale to patent. Hetman F4 i tutaj chcemy dać matek. Hetman... Nie, ale to jest bardzo trudna sytuacja dla Rosjanina. Ja jest Słuchajcie, ostatecznie Jan Krzysztof Duda przegrał partię o tytuł mistrza. Mamy srebro. Ola niezachwycona. No ja też nie. Nie, ale bardzo piękna gra, jakby nie patrzeć. Fajnie, że medal w Blitzu. Mimo, że słuchajcie, ciekawostka jest taka, że traci ponad 50 oczek rankingowych. Potencjuszka. To się i tak wytnie. Co, no w skrócie, w Rapidzie mistrzem świata nie jest mistrz świata dotychczasowy. Magnus Carlsen zajął brąz w Blitzu. Sukces Polaka. Jan Krzysztof Duda drugie miejsce. Przegrał pojedynek po pierwsze. Ciekawostką jest, że Magnus wyleciał spoza pierwszej dziesiątki, jest 12, czyli mistrz świata dopiero 12 miejsce. No i impreza zbierze się ku końcowi. Moi drodzy, mecz dogrywka o mistrzostwo świata ogórków w kategorii debile. Aleksandra Tarnowska, Bartosz Rudecki. No, dobra, starczy. Jak widzicie, to są puchary za mistrzostwo świata kobiet. Tym razem kobiety zostały nagrodzone. Ogólnie śmiesznie, bo mają już po 2 medale na szyi. Chodzi o to, że każda z nich miała medal na Rapidzie i każdy z nich ma teraz medal na Blitzu, nie? No nieźle, nieźle, taka niecodzienna sytuacja. Jan Krzysztof Duda, Polak. Moi drodzy, podium. The winner and therefore the FIDE World Blitz Chess Champion 2021 is Maxime Vachier-Lagrave. Słuchajcie, moi drodzy, już pod koniec turnieju spotkałem naszą gwiazdę. Tecław Paweł, top 1 serwali chess. Słuchaj, no wszyscy będą Cię kojarzyć definitywnie z tego turnieju za wyczyny, które poczyniłeś. Jak do tego wszystkiego doszło, tak w skrócie? Po prostu była partia z tym Ormianinem i na początku miałem wygraną po prostu przez kilkanaście ruchów, a potem jakoś to wszystko po prostu zaczęło iść w złym kierunku, ale jakoś się ustawiła twierdzo, nie wiem jak, bo potem tą twierdzę jeszcze przegrałem. To jest piękne, jak teraz bardzo elokwentnie się wypowiadasz na ten temat, nie no, mega szacun. A jak wspominasz turniej? Ogólnie duży plus, wszystko moim zdaniem było dopięty ostatni guzik, poza jakimiś tam drobnymi rzeczami, ale ogólnie zdecydowanie na plus. Dobra stary, piona arcymistrza życzę i trzymaj się, dzięki bardzo. Szybkie podsumowanie, Polak na podium, drugie miejsce. W Blitzu Carlsen trzeci, Niepomniaszczi drugi, jakiś totalnie, wiecie, freak nowy, 17-letni Uzbek. No, zajął pierwsze miejsce, mam z nim zdjęcie, w ogóle tutaj mogę pokazać wam moje zdjęcie z nim, albo nie, tu twoja twarz jest, tu. To jest, wydaje mi się, pierwszy tego typu, no lifestyle'owo, szachowy vlog. Jeżeli chcecie więcej takich rzeczy, naprawdę się podobało, łapkę, daj suba, komentarz, jak to się mówi i zobaczymy, co z tego będzie.